To, co wydarzyło się w piątek w Paryżu, wstrząsnęło całym światem. Według danych z soboty popołudnia co najmniej 128 osób nie żyje, a 100 jest w stanie krytycznym. Przed ambasadą Francji w Warszawie od rana gromadzą się ludzie, płoną znicze. Noc była krótka, każdy szukał informacji o rodzinie i przyjaciołach, którzy są w Paryżu, żeby mieć pewność, że wszystko u nich w porządku. Przede wszystkim byłem zaskoczony tym, jakie punkty zostały zaatakowane. No, zaatakowano restaurację, salę koncertową. No te miejsca, gdzie Europejczycy chodzą wieczorami, także to był taki atak na nasz styl życia, na naszą europejską kulturę. Skoro stało się w jednym miejscu, może zdarzyć się wszędzie. Takie głosy słychać było dziś przed ambasadą. Wy sobie wyobrażacie, jesteście na koncercie i nagle tracicie życie, w ogóle jaki to jest strach. I to się może zdarzyć wszędzie. Polska jest bezpieczna, uspokaja pełniąca obowiązki premiera Ewa Kopacz. Ustępująca premier odebrała dziś raport w siedzibie Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na chwilę obecną nie ma potrzeby podniesienia stopnia zagrożenia antyterrorystycznego w Polsce. Monitorujemy sytuację na bieżąco. Koordynator służb, minister Biernacki, jest informowany od pierwszych minut przez służby o rozwoju sytuacji. Te z kolei, jak zapewnia rzecznik ABW, na bieżąco otrzymują informacje z Francji. Od razu, kiedy tylko dotarły do nas sygnały o tej wielkiej tragedii, która wydarzyła się we Francji, w Paryżu, nawiązaliśmy kontakt z kolegami ze służb we Francji, otrzymując pierwszy raport, który jest tajny. Ja generalnie nie mogę się odnosić co do jego treści, natomiast faktycznie w tej chwili możemy oceniać to bezpieczeństwo na poziomie, że nie ma potrzeby zwiększania zagrożenia terrorystycznego. Pytanie tylko, ile warte są raporty służb francuskich, służb, które po raz kolejny dały się zaskoczyć terrorystom. Znakomite skądinąd kiedyś służby francuskie prawdopodobnie nie wyciągnęły wniosków z tego, co wydarzyło się rok temu, z zamachu na redakcję Charlie Hebdo. W akcie terroru wzięło udział co najmniej kilkanaście osób. Te osoby musiały być przeszkolone w używaniu, w posługiwaniu się bronią. Tą broń musiały od kogoś dostać. No, to Francja to nie jest taki kraj, w którym wchodzi się do sklepu i kupuje pistolet maszynowy. Polskie MSW zwiększa monitoring naszych lotnisk i granic. Podjęliśmy działania o takim zwiększonym monitorowaniu naszych tutaj przylotów czy wylotów z tych kierunków potencjalnie zagrożonych. Ale planu zawieszenia umowy z Schengen nie ma. Podstawowe reguły bezpieczeństwa, choćby takie jak kontrola na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej, być może powinny być przywrócone. Ta formuła otwartej, wolnej Europy być może powoli dobiega końca. Przy okazji dyskusji o uszczelnieniu granic znów pojawia się kwestia przyjmowania uchodźców. Nowy minister do spraw europejskich Konrad Szymański już zapowiada, że tej sprawie trzeba będzie przyjrzeć się na nowo. Wyraźnie zmieniły się warunki polityczne względem tych, przy których podejmowano tę decyzję. A pytanie, czy w ogóle ich przyjmiemy, znów staje się pytaniem otwartym. Przyjmiemy, jeżeli będziemy mieli gwarancję bezpieczeństwa. To jest kluczowy warunek. Dzisiaj on został postawiony pod olbrzymim znakiem zapytania w całej Europie. Na razie Europa musi znaleźć sposób na powstrzymanie tych, którym złamanie jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa przychodzi zbyt łatwo. Jonasz Jasnorzewski, Onet.